Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. Moi drodzy, stoję aktualnie przed zadaniem fabularnym kolejnym, zgodnie z ustaleniem z poprzedniego odcinka, sekwencja druga, pan Walpole, jak mniemam. No i cóż, rozpocznijmy misję. Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole, entre, por favor. No i okej, strażnik nas wpuścił, także nie jest wcale tak źle z tym przebraniem. Pamiętajmy, że ten gubernator chyba dotrzyj na taras, okej. Como lo llamabas? Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. No właśnie, byliśmy tyle czasu na morzu, to co się czepiasz, gościu? Dobra, zobaczymy w ogóle, jaki był cel tej wizyty Duncana, co on właściwie chciał tu zrobić. No ale przebranie na razie właśnie działa, no bo ci strażnicy, czy chyba sam gubernator też, no nie widzieli wcześniej Duncana, więc nie wiedzą, jak on wyglądał, także ten kamuflaż naprawdę nieźle się spisuje. Dobra, podejdźmy. Specjalnie nie biegam, żeby trochę klimatu dodać. Podejdźmy. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Ah. Julianne Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. To ja dobrze wnioskuję, że Duncan tu chciał przybyć po to, żeby zmienić stronę i... Best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had eight, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. I once fought beside a man who carried nine on his person. They were a boon in battle, but hindered his ability to swim, sadly. Quite. Czyli dobrze chyba wnioskuję, że Duncan tutaj chciał przybyć po to, żeby zmienić stronę konfliktu na Templariuszy właśnie. I long for the day where one firearm has four bullets and not the opposite. Friend in England you may like to meet, Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique. Okej, mamy jakieś wyzwanie od gospodarzy. Zobaczmy. All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. No dobra, nie powinno być trudne. Target within the allotted time. Aha, bo to już, o kurde. No tak, a ja muszę jeszcze przeładować. No to super. Na pewno zdążę. Nie, no serio. No ciekawe, jak ja mam to zrobić. Rotten luck, eh? Ja pierdzielę, nie no, w idealnym momencie naprawdę. Czekajcie, ja mogę jeszcze raz? Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Próbujemy jeszcze raz to zrobić, czemu by nie? Hit every target within the allotted time. Ej no, Edward. Ej no, czemu on go nie trafia? Co jest? Nie, dobra, chyba nie ma co. Dobra, odpuśćmy, lećmy dalej. Mogę pogadać? Kontynuuj. Duncan, where are your wrist blades?
I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, damaged sadly beyond all repair. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. These are souvenirs. Nie podoba mi się ta cała atmosfera tutaj. Kurde, ja nie chcę templariuszom pomagać. Widzę gospodarzami. Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration of your techniques? Well, you must. We put together a training course in anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. Yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly show you what I know. Here. You see, situation is well suited to your skills. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. Dokonaj różnych zabójstw. No dobra. No kurde, to Edward ma trochę lipę, co no, bo musi tutaj się potrzeć i pokazać jakieś swoje umiejętności, których tak naprawdę nie ma. Dobra, ale na szczęście gra nas tu też teraz trochę uczy, co i jak. Ja to oczywiście znam wszystko, ale... The advantage of surprise cannot be overstated, isn't that so? Especially around a blind corner. Za węgła? Czyli z czego niby? Aha, dyskretne zabójstwo w tłumie. Okej. Okay. Tego w sumie nie było w poprzednich częściach jako tako. Your aerial kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show us? Dobra, dokonaj różnych zabójstw. Okej, czyli z powietrza musimy teraz... dobra, cyk. Mamy to. Magnifique. Ja, magnifique, magnifique. It's also possible to deliver a killing blow at high speed. Biegnąc w kierunku wroga, trzymając jednocześnie. Okej. Mon Dieu, such a powerful strike. No i dobra, na szczęście się udało. Nie skapnęli się, że asasynami nie jesteśmy. Także spoko. The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados, anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England, penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Grandmaster Torres, Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Incredible. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome.
Come, gentlemen. We have much to discuss. Pytanie, co właściwie Edward zrobi dalej w tej sytuacji? Czy będzie się dalej podszywać? Czy coś się stanie? Zobaczymy jeszcze. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached the quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For two decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like, a device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery. Justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon, for in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will, but thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together, for with its power, kings will fall. Clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. Sądząc po minie Edwarda, to chyba dopiero ogarnął, w co się wplątał właściwie, co? No dobra, strzeleckie wyzwanie niestety się nie powiodło, ale przynajmniej okradłem tych templariuszy, także zawsze coś. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives, and with it your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Jestem ciekaw, czy oni się skapną. Governor Torres request your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Jestem ciekaw, czy oni się skapną, że no jednak ten nasz cały, powiedzmy, Duncan to nie jest wcale żaden Duncan. Ciekawe, czy się zorientują. To w ogóle mamy teren strzeżony, ale też widzę jakiś punkt widokowy. Tylko ja chyba się tu zbytnio nie dostanę, co? Na razie. Musiałbym jakoś przez główną bramę chyba przejść. Ale dobra, myślę, że możemy polecieć do tamtego punktu widokowego przed nami. Zobaczymy, co tam mamy. A może coś bardziej interesującego jest do roboty? Co jest najbliżej? Ocal piratów. Tu też mamy ten punkt widokowy właśnie. No dobra, to polecimy sobie tych piratów, ocalimy. Oczywiście teraz już pora na poboczne rzeczy, także no, także lecimy. Dobra. Chodźcie, panowie piraty, gdzie wy jesteście? Właściwie jeden pirat. O kurde, czekajcie, bo jest jakoś po drugiej stronie. Okej. Okay. Ale przynajmniej teraz mamy ukryte ostrze. Także teraz możemy ładnie się poklepać i wykonywać różne ciche zabójstwa. No i dobra, także mamy pirata. Gdzie mam najbliższy punkt widokowy w zasadzie? Tutaj jest, dobra. To ogarniemy go sobie.
Później myślę, że możemy pójść sobie na zlecenie zabójstwa jeszcze, czekajcie, może przeszukam tego gościa, że ma coś ciekawego. Dobra, swoją drogą jestem ciekaw, czy on miał służyć ten cel, żeby okraść tych templariuszy. Nie wiem, czy oni mieli coś przy sobie wartościowego poza sporą ilością gotówki, ale chyba nie. W sumie, czy mamy już w tym momencie pistolety? Mamy, właśnie. Może będę mógł sobie, wiecie, ulepszyć postać. W sensie kupić jakieś sobie lepsze miecze, lepsze pistolety właśnie. Możemy zajrzeć później też do sklepu. Dobra, a tymczasem wdrapmy się na ten punkt widokowy. Oho, i widzę chyba fragment Dan Animusa, fajnie. Tylko w dalszym ciągu nie mam pojęcia, co one dają. Nie wiem, jest jakaś nagroda za nie. No bo na przykład w Revelations, jak zbieraliśmy sobie fragmenty danych, no to dzięki nim mieliśmy dostęp do kolejnych wspomnień Desmonda na przykład. Odblokowaliśmy sobie jeszcze przecież tą zbroję Ishaka Paszy. No a tak, mam nadzieję, że dobrze pamiętam nazwę tego gościa, w sensie jego imię i nazwisko. No a tutaj w Black Flagu to w sumie nie wiem do końca, po co nam te fragmenty danych. Czy one służą w ogóle do czegoś, czy to jest raczej taka bardziej znaleźka, żeby tak o sobie pobiegać się za tym i to pozbierać? Nie wiem, nie wiem. Możemy zajrzeć w sumie do sklepu, bo tutaj jest już obok. Dobra, i co ty dla mnie masz? Zestawy mieczy, zobaczmy, może jest jakiś lepszy. Tutaj więcej uszkodzeń, tutaj prędkość. A jest jakiś taki miecz, który na przykład podnosi mi każdą statystykę? Miecze oficerskie, brytyjskie kordelasy. Pytanie, który jest najlepszy właściwie? No teoretycznie zobaczcie, tutaj mogę sobie uszkodzenie, ale aż 10 tysięcy, ja pierdziel, to jest sporo pieniędzy. Może lepiej jakieś pistolety na przykład. Zobaczcie, tutaj są kozackie pistolety z lufami armatnimi, ale... O ja pierdzielę, to jest wszystko strasznie drogie, muszę przyznać. Zasoby mam pełne, dzieła sztuki też mogę sobie kupić. Bo pytanie, po co mi to właściwie? A to jest na złoto, więc podejrzewam, że jest to do ulepszenia czegoś, ale... Sprzedaj towary łowieckie. Jakie mam niby towary łowieckie? Z jednej strony w sumie dużo to kosztuje, ale... W sensie te rzeczy typu jakieś tam... Właśnie miecze i tak dalej, ale z drugiej strony widzę, że... Chyba ta cała waluta, te realia, one nie są zbyt dużo warte, bo... Właśnie rzeczy są mega drogie i też sprzedajemy za dosyć sporo pieniędzy to wszystko. Dobra, i tu mamy manuskrypt do wzięcia. Także ja może się tam wdrapię od góry. Zgarniemy go sobie. Zobaczymy, co to za manuskrypt. I chyba mnie wykryją, co? Albo nie? Czekajcie, gdzie jest ten manuskrypt tutaj? No i nie zdążyłem. Ej, ale mogę otwierać... Nie, jestem... Czemu jestem incognito? Co się stało? Aha, bo tu piraci weszli akurat, okej, miałem farta. Dobra, czekajcie, zobaczymy sobie ten manuskrypt. Co to właściwie jest? Druga z czterech nadal istniejących stron tajemniczego manuskryptu wojenicza, wykradziona z kolekcji Petera Beckforda w okolicach 1705 roku. Znaczenie manuskryptu niejasne. No, wyglądał co najmniej dziwnie, także dla mnie chyba też niejasne. No dobrze, co my możemy jeszcze w dalszym ciągu zrobić? Ja bym sobie chyba właśnie wykonał to ostatnie zlecenie zabójstwa. Bo już właśnie nic więcej nie będziemy mieć w tej sprawie do robienia, także myślę, że możemy sobie dokończyć właśnie ten wątek. Dosyć szybko ta eksploracja Hawany nam idzie, w sensie robienie tych wszystkich pobocznych rzeczy, ale z drugiej strony to trzeba przyznać, że mapa w Black Flagu jest naprawdę mocarna. Ona w ogóle, z tego co pamiętam, zalicza się do jednej z największych w ogóle w grach. Oczywiście, no, większość mapy to morze, tak naprawdę sama woda, ocean i tak dalej, bo będziemy później oczywiście sobie po ogromnych terenach pływać statkiem. No myślę, że to nie jest jakiś duży spoiler, no bo no, gramy w grę o piratach, tak, no to jak to by pirat nie miał okrętu? A zresztą to już było w AC Trójce. Okej, okay, pokątny dostawca. Antonio Rueda, współpracownik Templariuszy, sprzedaje broni, materiały wybuchowe w handlowej dzielnicy Hawany. Odszukaj go i zakończ jego interesy oraz życie. To jest śmieszne, że przed chwilką dołączyliśmy w cudzysłowie do Templariuszy, a teraz będziemy ich zabijać. Dobra. I gdzie jest to całe zlecenie? Dosyć niedaleko, także spoko. Tam widziałem jeszcze, mamy kolejną ikonkę ocalenia pirata, także możemy się za to też zabrać za chwilę. Dobra, gdzie ten pirat? On tutaj jest. A nie, jak ja mam się tutaj dostać? Czekajcie. Nie do końca wiem, gdzie on jest. Mam aż dwóch tych piratów.
Dobra, tutaj zeskoczmy szybko, żeby oni nie umarli. Panowie, nie umierajcie mi tu. Może w tym przypadku weźmy... Nie ma skarbów, miecze. Dobra, wykonajmy szybko serię, żeby ci piraci mi właśnie nie umarli. Ten tutaj widzę jest nieźle tyrany. No i chyba się udało. Grazie. My thanks. I'm your man now, capitano. Okej, zabij 5 przeciwników w jednej serii. Zadanie wykonane, fajnie. Kolejny jakiś tam challenge zaliczony. To jeszcze jakąś skrzynkę widzę, także weźmiemy ją sobie. I to jest jeszcze dosyć blisko punkt widokowy. To w sumie skoro już tu jesteśmy po drodze, to myślę, że możemy się nim zająć. Dobra. O, jesteśmy w miarę blisko. Złapiesz się, Edward? No oczywiście, że nie. Zaraza. Ale dobra, możemy się wspiąć. Jak ja uwielbiam soundtrack w tej grze, on jest tak dobry. W sumie chyba, powiem wam, nie przypominam sobie żadnej części Assassin's Creed, gdzie akurat jeśli chodzi o soundtrack, to żeby był zły. Jakoś tak, nie wiem, próbuję sobie teraz przypomnieć chyba jedynie w Liberation, ale... Liberation tyle, że może on nie był jakiś bardzo zły, ale był po prostu taki, no, przeciętny. Dobra, czekajcie, gdzie ja mam? Właśnie tutaj. Ale jestem strasznie ciekaw, jak się ta fabuła właśnie potoczy dalej, bo... Właśnie nie pamiętam jej zupełnie. Jak właściwie ta intryga Edwarda będzie kontynuowana? No pewnie prędzej czy później ogarną jego przebranie, no bo myślę, że w nieskończoność tego się ciągnąć nie da. Nie wydaje mi się. A to w ogóle gdzie przed chwilą tych piratów broniliśmy, to tu jest manuskrypt do zebrania. Mogę to otworzyć? Nie. Dobra, oho, chyba wszyscy się na mnie rzucą. Dobra, chodźcie panowie, let's go. Jestem w sumie ciekaw, czy ja mogę jakoś polepszyć sobie pasek zdrowia Edwarda. Bo w sumie w Asasynie Trójce już nie mieliśmy takich rzeczy. Po prostu Connor miał określony pasek zdrowia i to było wszystko. No ale może będzie można to zrobić, nie wiem, naprawdę nie pamiętam. Dobra, dawać mi te skrzynie, kurde, okej. Że mamy kolejny manuskrypt, pewnie zaraz mi się wyświetli tutaj po prawej. Dokładnie, płód w łonie matki, może być ciekawe, zobaczmy. Płód w łonie matki, rysunek Leonardo da Vinci, związek nieznany, część kolekcji Petera Beckforda. Serio to da Vinci namalował? Znaczy narysował? Nie wiedziałem. Jeszcze jest jakaś skrzynka, gdzie ona jest? Gdzieś się tutaj kurde świeca, ale gdzie to jest? To słyszę tą skrzynkę ewidentnie gdzieś. Na dachu pewnie, dokładnie. Ja ciebie, jakiś gamoń mnie widzi. No, dawaj tą skrzynkę, Edward, bo to zaraz nas zobaczy. Ech, zaraz. Nie, jeszcze tamten strzela, czekajcie. Jak się wyposaża? O, a ja mogę po prostu strzelić? Czy nie sięgnę. Dobra, dawaj, gościu. No, chodź tu. A, o kurde. Oj, mamy problem. Czekajcie. No, żebym teraz nie zginął. Że dałoby się wyposażyć w te pistolety. Gdzie mam te pistolety? O kurde, oj, jest źle. Dobra, jest jakaś kryjówka czy coś takiego? Teoretycznie jest, ale nie mam jak tam... Kurde. Spadajmy stąd, bo to oczywiście musiał wlecieć w ścianę. Wiecie co, bym może teraz spróbował wejść na górę po tą skrzynkę? No kto mnie niby wykrył? No, kurde, dajcie się ruszyć. Dobra, w łeb mu najlepiej, okej. Edward, nie, uważaj. Dobra. Zarąbiste, że oni po hiszpańsku jeszcze gadają, to też takiego klimatu nadaje. Gdzie ty, gościu, jesteś? Dobra, spiął się na szczęście. Nie, tyle, kurde! Rozgardiaszu po jedną cholerną skrzynkę, no. Gdzie mnie jeszcze jakiś widzi? Stary, dawaj już, no, co ty robisz, gościu? Dawaj, bij się ze mną. Dobra, nareszcie mamy chyba spokój. No tyle zamieszania, a jedną skrzynkę, której chyba i tak się nie da otworzyć. Co jest? Dobra, mam. Okej.
No, to myślę, że teraz chyba zlecenie zabójstwa można sobie wykonać, bo w sumie już tu jesteśmy obok. Ja wejdę może na górę. Tutaj mamy tego gościa. No i oczywiście cel dodatkowy, unikaj walki. Okej, chyba to mamy? Pięknie, dobra. Oszustwa. Oszustwa pozwalają ci na ponowne rozgrywanie misji z interesującymi modyfikatorami. Pamiętaj o tym, że zapis postępów gry jest wówczas wyłączony. Aby włączyć oszustwo, otwórz menu pauzy, stamtąd otwórz sekcję wyzwania Abstergo i z listy wybierz opcję włączania oszustw. Okej. No dobra, ale co, zabity, uniknęliśmy walki. Kurde, panowie, serio się chcecie bić? Dobra, czekajcie, ja sobie tylko miecze wyjmę. No to chodźcie w takim razie. Niech będzie, poklepiemy się trochę, ale kurde, zaraz cała armia się na nas zleci, mam wrażenie. Chociaż w Black Flagu o wiele trudniej mnie wykrywają niż w Trójce, muszę przyznać. W Trójce bardziej mnie ten system irytował. Znaczy, w sumie w poprzednim odcinku mówiłem, że łatwiej nas wykrywają, w sumie sam nie wiem, jak to wygląda. Bo to raz jest tak. Dobra, myślę, że stąd już pora chyba spadać, wiecie? Nie ma sensu tutaj przebywać. No i co, wykrywają mnie, czy nie? Chyba jeszcze wykrywają. Co my możemy teraz w zasadzie zrobić? Co mamy najbliżej? Tu jest jakaś jeszcze skrzynka, manuskrypty chyba gdzieś tam widziałem jeden, czy nie? Gdzieś mi się tu przewinął. O, na górze. Dobra, możemy po tą skrzynkę w sumie polecieć. Tylko czekajcie, bo ja muszę tu przejść przez jakieś kurde mury. Przez wielkie chińskie mury, tylko jak to zrobić teraz? Muszę się tu wspiąć chyba na górę, pójść po prostu. Dobra, i teraz będziemy mogli się po tą skrzynkę udać. Aha, bo ona jest w ogóle na górze tutaj. Sorry panowie, suńcie życie. Dobra, dam radę się tu wspiąć jakoś? Chyba tak. Dobra, pięknie. Dawaj, Edwardzik, jeszcze. Tam chyba nie doskoczysz, co? No, ale spoko. Szczęście Edward w miarę się domyśla, gdzie ma się wspinać, także spoko. Trochę powiem wam, ten soundtrack strasznie mi się z Risenem pierwszym kojarzy. Mimo, że Risen pierwszy nie miał klimatów pirackich, dopiero druga część takie miała. Ale właśnie tak dosyć mocno mi się kojarzy właśnie ten soundtrack. Kurde, Risen to jest też tak dobra gra. Mam nadzieję, że kiedyś go sobie nagramy. Znaczy, Risena akurat bardzo chciałem nagrać po skończeniu Gothica 3 na kanale. Ale kiedy my skończymy Gothica 3, to ja nie wiem. Dobra, gdzie jest ten fragment danych? Tutaj. Okej, dawaj mnie to i tam jeszcze... Jeszcze jest o kurde, nie! Dobra, żyję. Gdzie jest ten kolejny fragment? Tutaj go chyba widzę. Oj, to był zły pomysł, no ale dobra, żyjemy. Edward jest po prostu niezniszczalny, wiecie o co chodzi. I tu mamy jeszcze jeden fragment danych. Także możemy go sobie zgarnąć. Oj, ukończono wyzwanie, zbierzesz 10 fragmentów. No dobra, ale... co? Kurde, Edward, masz tu windę. Tak, to jest winda? Tak, dokładnie. Ale co mi właściwie dają te... fragmenty danych? O kurde, jak ja mam to zebrać? Moment, coś mi się tu nie podoba. Jak ja mam cię, kurde, zebrać, dziadu, co? Jakoś w ten sposób? Tak, dokładnie, okej. Dobra, możemy skoczyć jeszcze po skrzynkę, widzę, że tu jest blisko. No tylko właśnie, kurde, po co mi są te fragmenty danych? Naprawdę nie mam pojęcia. Jakby chociaż, wiecie, gra mi to opisała, że oj, jak zbierzesz tyle, to dostaniesz to i to. Nie no, stary, proszę cię, daj mi spokój. Czekajcie, bo on coraz przylezie. Dobra, ty... No nie, no... no kto mnie niby widzi? Aha, on przeżył! Żartujesz sobie, gościu? Tak, jeszcze tamten z połowy mapy mnie wykrył, no na pewno. Żebyście się tam nie obserali czasami. Dobra, spadamy stąd. Tu mam jeszcze pirata do ocalenia, możemy to zrobić w sumie. Zostawcie panowie mojego pirata, co... O kurde, ale fajne zabójstwo podwójne. Ale uwielbiam naprawdę to klepanie się na dwa miecze Edwarda, świetnie to się prezentuje. I tu mam aż dwóch piratów do ocalenia, także fajnie. No i dobra, nasza załoga, której jeszcze nawet nie mamy w sumie, trochę się powiększyła. No dobra, moi drodzy. To co, myślę, że możemy...
Nie, no gościu, ja tu chciałem odcinek kończyć. Możesz się nie pruć do mnie? No, dawaj. Okej, no i pięknie. Możemy w sumie sobie na mapę jeszcze zerknąć, jak to się prezentuje. W sumie chyba wszystkie punkty widokowe, nie, jeden nam został. Ej, tam może być ta palma ze skarbem w tym miejscu. No, to się jeszcze zobaczy. No dobra, moi drodzy, to co? Tak jak mówię, myślę, że możemy ten odcinek kończyć. W sumie, a tu jeszcze mamy punkt widokowy. Już mało nam zostało w tej Hawanie do zrobienia. W sumie podoba mi się ten system, że jedna misja fabularna i reszta eksploracja, jest to spoko. Dobra, moi drodzy, także co? Będziemy sobie tutaj ten odcinek już kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Na razie!